A wiecie, kto się boi? Mateusza Morawieckiego. Ale już was nikt poważnie nie słucha. Za waszych rządów, pod względem łatwości prowadzenia biznesu, Polska zamiast dalej piąć się w górę, tak jak przez ostatnie 8 lat, spadła, osunęła się, zmarnowaliście to, co wam przekazaliśmy. Do najniższego poziomu od 20 lat. Sama prawda. Wiem, co mówię o przekopie Mierzei Wiślanej. Na razie z sukcesem okazało się wbicie słupka przez prezesa Kaczyńskiego. Może jeśli chodzi o przekop Mierzei Wiślanej, to środki, które zaplanowaliście w budżecie, oceniam, że ten przekop będzie gotowy w 2047 roku. Tak. Oszukujecie nas, że chcecie Polski w Unii Europejskiej. Systematycznie realizujecie pełzający polexit. Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawie 6 miesięcy, 26 maja. Nie chcecie Polski w Unii Europejskiej, skoro bezwzględnie podeptaliście wszelkie zasady i wartości, które są fundamentem wspólnoty. Odebraliście Polakom szacunek, jakim w ostatnich latach cieszyli się za granicą, w całym świecie. Trudno nawet powiedzieć, że wasza polityka zagraniczna jest nieudolna, chaotyczna czy szkodliwa, czy pozbawiona wizji, ponieważ trudno ocenić coś, czego po prostu nie ma. Podobno sytuacja budżetowa w Polsce jest nadzwyczajna, świetna. Deficytu prawie nie ma. To dlaczego pracownicy budżetówki nie dostają podwyżek? Dlaczego nauczyciele, pielęgniarki, policjanci pracują za tak niskie wynagrodzenia? To nie obiecujcie, tylko dajcie. Nie będzie podwyżek, co chcecie zrobić. Kłamuję. Opinię publiczną. Przez lata wmawialiście Polakom, że walczycie z wielkimi aferami. Z jakimś mitycznym układem, który powstał. Tylko, że to właśnie wy go stworzyliście. Właśnie wy. Wmówicie nam, by móc wykańczać i przejmować banki za złotówkę. Za zatrzymanie o 6 rano Wojciecha Kwaśniaka powinien pan wraz z całym rządem podać się natychmiast do dymisji. Panie prezesie, to po to zawłaszczaliście służby i prokuraturę, żeby ten układ chronić? Mijają 3 lata waszych rządów. Gdzie jest wasze śledztwo smoleńskie? Gdzie jest wrak samolotu? To przypomina mi się schyłek PZPR. Kiedy patrzę na PiS, kłamali do końca, tak jak wy, tak jak kłamie PiS. To, co komunistom zajęło 30 lat, wy załatwiliście w 3 lata. Jak odbudować państwo? Musimy nadrobić stracony czas. Będziemy budować wedle nowych wzorców, najnowocześniejszych wzorców. Zatrzymamy ten pełzający polexit. Prowadzimy Polskę znowu do twardego jądra, tam, gdzie jest nasze miejsce. Odzyskamy utracone pieniądze z Unii, mało tego. Nie będziemy robić kolejnych rewolucji, ale posprzątamy ten pisowski bałagan. Wróci prawdziwa historia, Polska przestanie być samotna. Praworządność i uczciwość. Przygotujemy pakiet ustaw. Akt odnowy Rzeczpospolitej uchyli wszystkie antydemokratyczne, kompromitujące zapisy, które wasza władza przeforsowała. A nie wroga, tak jak wy, jak wasza dzisiejsza władza. Polacy będą więcej zarabiać. Będziemy pamiętali o policjantach, pielęgniarkach i urzędnikach. Zahamujemy szalejącą drożyznę. Nie będziemy robić pokazówek. 500+. Zadbamy, aby wreszcie bez problemu dostały je samotne matki. Nie będzie więcej dyskryminacji. Rozszerzymy ten program tak, by obejmował również pierwsze dziecko w rodzinie. Będziemy zwalczać przemoc i dyskryminację. Będziemy walczyć. Obamiać pan umie, ale nie potrafi rządzić. Na przykład nie chcecie ustąpić, a nie macie własnych pomysłów. Więc bierzcie nasze. A nie dopiero za rok, kiedy stracicie władzę. Kiedy Polacy ją was odbiorą. Dzięki waszej polityce. Które przygotowują eksperci zaangażowani przez Platformę Obywatelską i który... Może pan uspokoić? Eksperci zaangażowani przez Platformę Obywatelską i którą zapewniam tu wszystkich, wprowadzimy, kiedy Polacy odbiorą wam władzę. Przebudujemy system podatkowy tak, żeby każdy, kto pracuje i zarabia mniej niż dwukrotność płacy minimalnej, otrzyma dodatkowe wsparcie. W przypadku osób zarabiających minimalne wynagrodzenie, ta pomoc wyniesie 500 zł miesięcznie. Do kieszeni ciężko pracujących obywateli trafi blisko 30 miliardów złotych, o 1/3 więcej niż z programu 500+. Praca musi się opłacać i my to zrobimy. Profesor Andrzej Żońca, główny ekonomista Platformy Obywatelskiej, przedstawi program Wyższe Płace, w którym przedstawi szczegóły tego programu. Mamy plany naprawy i rozwoju. Gotowi jesteśmy, aby z pokorą wziąć się do ciężkiej pracy. Na koniec, oprócz tego wszystkiego, rozliczymy was.
rozliczymy PiS każdego przestępstwa, ale na razie.